To są aktualności gminy Kołbaskowo. Mateusz Iżakowski, zapraszam. Jest 1 000 000 zł do wydania w naszej gminie. Mowa tu o budżecie obywatelskim 2023. Ruszyło przyjmowanie projektów. Jak należy to zrobić? Wystarczy wejść na stronę internetową kołbaskowo.budżet-obywatelski.org lub osobiście przyjść do Urzędu Gminy w Kołbaskowie. Przyjmowanie projektów trwa do połowy września. Później nastąpi weryfikacja i opiniowanie, ogłoszenie listy, głosowanie, a wyniki poznamy 15 listopada. Dotychczas dzięki budżetowi obywatelskiemu zrealizowano m.in. modernizację dawnego cmentarza w Siadle Górnym, ścieżkę edukacyjną czy zorganizowano wiele pikników dla całych rodzin. A teraz zaglądamy na budowę drogi gminnej, łączącej drogę krajową nr 13 z nowo budowanym węzłem Przedsław. Jak już widać, drogowcy położyli asfalt. W związku z pracami pojawiły się także tymczasowe utrudnienia w ruchu na ulicy Rekreacyjnej. W tym miejscu wyrównywana jest nawierzchnia i położono już kilka warstw masy bitumicznej. Niebawem zostanie ułożona kostka brukowa. Cała droga będzie miała docelowo 750 metrów długości i 7 szerokości. Wzdłuż powstanie ścieżka rowerowa. Wybudowane także zostaną kanalizacja deszczowa i kanał technologiczny. Budowana jest też droga gminna z Ustowa do węzła Przedsław. Tu prace rozpoczęły się trochę później, ale już widać pierwsze efekty. I zostajemy przy temacie dróg. Jest 5 ofert na kompleksową przebudowę ulicy Turkusowej w Warzymicach. Jedna mieści się w zakładanym budżecie. Kosztorys oszacowano na kwotę ponad 19 milionów złotych. Najniższą cenę zaproponowała firma Mazur z siedzibą w Łozienicy koło Goleniowa, która chce zrealizować inwestycję za 16,5 miliona złotych. Inwestycja pod tytułem budowa dróg gminnych w miejscowości Warzymice, ulica Turkusowa, Wrzosowa, Oliwkowa, Złota wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym obejmuje m.in. budowę układu drogowego około 2,5 km z chodnikami, skrzyżowaniami, zjazdami, remont rowu przydrożnego, budowę kanalizacji deszczowej, ziemnego otwartego zbiornika retencyjnego oraz linii kablowej oświetleniowej wraz ze słupami oświetleniowymi. Gmina Kołbaskowo złożyła wniosek o dofinansowanie zadania z Rządowego Funduszu Polski Ład, programu inwestycji strategicznych. Niestety inwestycja nie otrzymała rządowego dofinansowania. A teraz ważna informacja dla pań w wieku od 50 do 69 lat. Już 1 sierpnia w Przedsławiu przy szkole podstawowej przeprowadzona zostanie darmowa mammografia. Wystarczy wcześniej się zgłosić i zarejestrować pod numerem telefonu 58 767 3444 lub 58 767 3455. Rejestracja prowadzona jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 do 19.30. Plaża Słońce i strefa chilloutu od soboty w Przedsławiu. To propozycja restauracji Rukola działającej na terenie Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji. Rusza wyjątkowe miejsce dla tych, którzy nie mogą wyjechać, a chcą poczuć troszkę wakacyjnej aury. Ponadto o 21.30 odbędzie się tam wakacyjne kino pod chmurką na wielkim ekranie. Zobaczyć będziemy mogli film pod tytułem Poskromienie złośnicy. Wstęp jest bezpłatny. I to tyle w tych aktualnościach. Na następne zapraszam dopiero za 3 tygodnie. Do zobaczenia.